Cześć. Dzisiaj porozmawiam sobie o diecie, jaką można lub należy stosować w przypadku cukrzycy. Zapraszam do oglądania. Na ten moment możemy wyróżnić dwa lub niektórzy uważają nawet, że trzy typy cukrzycy. Cukrzyca typu pierwszego jest to cukrzyca związana z chorobą autoimmunologiczną, kiedy nasz organizm atakuje trzustkę, która nie potrafi z tego powodu wytwarzać sprawnie insuliny. Osoby te muszą przyjmować insulinę z zewnątrz, aby nie doprowadzić do nadmiernych wzrostów glukozy we krwi. Cukrzyca typu drugiego nie jest już cukrzycą jakby genetyczną i taką zależną właśnie od naszych genów, a raczej cukrzycą, która powstaje w trakcie życia. Kiedyś była nazywana cukrzycą typu dorosłego, no ale w dzisiejszych czasach nieco się to zmieniło i coraz więcej nastolatków i dzieciaków zapada na tę cukrzycę. Nie jest to zresztą przypadkiem. W każdym razie cukrzyca ta powstaje w wyniku zaniedbań żywieniowych i trybu życia, które prowadzą do właśnie powstania zaburzeń gospodarki cukrowej. Bardzo często cukrzycę typu drugiego poprzedza insulinooporność lub inne zaburzenia gospodarki cukrowej i towarzyszy jej praktycznie zawsze otyłość. Często mówi się też o cukrzycy typu trzeciego, jaką jest Alzheimer, ponieważ znaleziono już bardzo dużo dowodów wiążących właśnie hiperglikemię i powstawanie zmian w mózgu, szczególnie w przypadku choroby Alzheimera. Warto wiedzieć, że w przypadku wszystkich trzech diet, wszystkich trzech chorób można stosować nieco inną dietę, natomiast ostatecznie najlepiej sprawdza się jedna z nich, a przynajmniej moim subiektywnym zdaniem i to wynika z mojej praktyki. W każdym razie, w każdym z trzech przypadków naszym celem będzie ograniczenie hiperglikemii, czyli nadmiernych wzrostów glukozy we krwi. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku cukrzycy typu pierwszego nie mamy możliwości niejako wyleczenia tej choroby, ponieważ jest to choroba autoimmunizacyjna, można ją jedynie wprowadzić w remisję. Jednak w odróżnieniu od innych chorób autoimmunologicznych, tutaj mamy problem taki, że wyspy trzustkowe się nie odbudowują, a raczej na razie nie ma dowodów na ludziach, żeby tą trzustkę odbudować. Są jakieś pojedyncze przesłanki, natomiast tak naprawdę jeszcze nikomu nie udało się osiągnąć tego, żeby po remisji choroby trzustka zaczęła z powrotem w pełni sprawnie produkować insulinę. W innych chorobach autoimmunologicznych może dojść do tego, że faktycznie choroba wejdzie w remisję i na przykład w przypadku choroby Hashimoto tarczyca może pracować w pełni sprawnie. Natomiast tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej i te osoby do końca życia będą raczej zmuszone przyjmować insulinę z zewnątrz. Co nie zmienia faktu, że tutaj bardzo warto zwrócić uwagę na to, że są na przykład inne normy na hemoglobinę glikowaną dla osób z cukrzycą typu pierwszego i osób zdrowych. Natomiast te normy są inne z tego powodu, że u osób z cukrzycą typu pierwszego jest dosyć ciężko o kontrolę tej glikemii faktycznie. Natomiast prawda jest taka, że tylko poziom cukrów wyznaczony dla osób zdrowych jest tak naprawdę zdrowy. Badania jednoznacznie pokazują, że osoby z cukrzycą typu pierwszego, które nawet utrzymują się w tych normach dla cukrzyków, ale nie są w normach dla osób zdrowych, mają zwiększone ryzyko różnych chorób związanych z hiperglikemią i również ostatnio widziałem bardzo ciekawe badania, gdzie matki, które utrzymywały w trakcie ciąży te cukry w normach dla cukrzyków, ale nie w normach dla osób zdrowych, dzieci w 50% miały powikłania narodzone, po narodzinach. Więc tutaj warto zwrócić na to uwagę, że to, co jest zalecane dla cukrzyka typu pierwszego, jako utrzymanie prawidłowego cukru, nie do końca jest najzdrowszą opcją na świecie. I tutaj na przykład świetnie sprawdza się dieta ograniczająca podaż węglowodanów. Bardzo często zalecenia dla cukrzyka mówią właściwie to, że może jeść ile chce węglowodanów, byle tylko podawać dostateczną ilość insuliny. No warto wiedzieć, że już jest nawet uknuty taki termin jak cukrzyca typu pierwszego, insulinooporność cukrzycy typu pierwszego, czyli sytuacja, kiedy komórki przestają być wrażliwe na insulinę podawaną z zewnątrz. I jest to duży problem, ponieważ takie osoby no, mają hiperglikemię mimo podawania dużych ilości insuliny.
Warto więc tutaj zastanowić się nad dietą niskowęglowodanową, która ułatwi kontrolę tej glikemii. No bardzo często świetnym rozwiązaniem jest dieta ketogeniczna, która w ogóle już pozwala odłączyć się niejako od korzystania z glukozy jako głównego paliwa i w niektórych przypadkach pozwala nawet pozostać na przykład tylko na insulinie działającej długo, a krótką insulinę można odstawić. Znam takie przypadki, więc warto zainteresować się tym tematem na pewno. Ale dieta ketogeniczna może być też bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku pozostałych typów cukrzycy, bo na przykład całkiem niedawno przewinęły mi się przez oczy badania, gdzie w chorobie Alzheimera, czyli w cukrzycy typu trzeciego, tak potocznie nazywanej, osoby z tą chorobą, które weszły na dietę ketogeniczną, po 3 miesiącach zdecydowanie poprawiły swoje wyniki w testach, które badają sprawność umysłu w chorobie Alzheimera. Po wyjściu ze stanu ketozy wyniki powróciły do stanu wyjściowego, czyli znów się pogorszyły. Jest to związane głównie z tym, że w przypadku Alzheimera mamy problem z przenośnikami glukozy do komórek mózgowych, tak? Zostają one upośledzone, więc tutaj w przypadku przejścia na inne paliwo, po prostu ten mózg dostaje nowe paliwo, tak? Którego nie dostawał wcześniej i dzięki temu może funkcjonować dużo, dużo lepiej. Więc u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, tutaj też dieta ketogeniczna lub dieta ograniczająca podaż węglowodanów sprawdza się zwykle bardzo, bardzo dobrze. No i tak samo w przypadku cukrzycy typu drugiego, no bo cukrzyca, jak sama nazwa wskazuje, związana jest z cukrem. Nie powiem, że nie da się wyjść z cukrzycy typu drugiego na diecie wysokowęglowodanowej, bo jest to możliwe, ponieważ jest to związane głównie z nadmiarem energii w diecie i z procesem zapalnym, więc dieta o wysokiej podaży węglowodanów przeciwzapalna mogłaby zadziałać, ale nie ma co ukrywać, że zdecydowanie najlepszym narzędziem będzie tutaj dieta o niskiej podaży węglowodanów, najlepiej dieta ketogeniczna, ponieważ ciała ketonowe działają świetnie przeciwzapalnie, czyli będą działały dwutorowo. Odłączą organizm od korzystania z glukozy, nie będzie już organizm od tego uzależniony w pełni, bo oczywiście erytrocyty czy też komórki siatkówki muszą korzystać, natomiast wszystkie inne komórki mogą korzystać z ciał ketonowych, plus będzie działało przeciwzapalnie, co wpłynie naprawdę świetnie. Oczywiście nie jest to z dnia na dzień, że wejdziecie w ketozę i pozbędziecie się cukrzycy, ponieważ na cukrzycę pracowało się zwykle latami, więc i troszeczkę trzeba powalczyć, żeby z niej wyjść. Natomiast tutaj na pewno warto wiedzieć, że osoby z cukrzycą typu drugiego no, mogą się z tego wyleczyć, a nawet powinny się z tego wyleczyć. Jak już wielokrotnie powtarzałem, stosowanie diety ketogenicznej na własną rękę jest dość niebezpieczne, ponieważ można sobie narobić więcej szkody niż pożytku, jeśli nie wie się, jak się z nią obchodzić. Jeśli chcesz więc, aby pomóc Ci w stosowaniu diety ketogenicznej, ponieważ dotyka Cię z któryś z omówionych problemów, to serdecznie zapraszam Cię do mojego gabinetu. Dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, czy stosowaliście już jakąś dietę w przypadku którejś z cukrzyc lub czy któraś dieta jest Wam szczególnie bliska. Zostawcie subskrypcję, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.